Wraz z początkiem sierpnia można składać papierowe wnioski o świadczenie Dobry Start. Wcześniej wnioskować można było tylko przez internet. Jakie dane wpisać we wniosku? O czym należy pamiętać, żeby na pewno otrzymać pieniądze? Odpowiadamy na te pytania. Wyprawka szkolna to wsparcie w wysokości 300 zł. Żeby pieniądze wpłynęły na nasze konto, musimy złożyć wniosek. Od 1 sierpnia możemy to zrobić osobiście, w wersji papierowej. Będziemy przyjmować wnioski w formie tradycyjnej, ale oczywiście też w formie elektronicznej, do czego bardzo zachęcamy z uwagi na panującą sytuację związaną z epidemią. Mówi Renata Grudzińska z Poznańskiego Centrum Świadczeń. Wnioski o świadczenie Dobry Start drogą internetową można składać od lipca. Wnioskować można przez portal Empatia, bankowość elektroniczną lub platformę usług elektronicznych ZUS. Jeżeli dokument chcemy złożyć tradycyjnie, to składamy go w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w Urzędzie Miasta bądź Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej lub też innej jednostce wyznaczonej w gminie, na przykład w Centrum Świadczeń. Jakie informacje wpisujemy we wniosku? Przede wszystkim dane klienta, imię, nazwisko, PESEL, konieczność numeru telefonu, szkoły dziecka i konta osobistego do wypłaty świadczeń. Podkreśla Karolina Braszak z Poznańskiego Centrum Świadczeń. Ostateczny termin składania wniosku to 30 listopada. Jednak warto się pospieszyć, bo złożenie wniosku w lipcu bądź sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, wsparcie trafi do nas w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że z rządowego programu korzysta ponad 4,5 miliona dzieci.